To wieś Jabłonki, 7 kilometrów od Baligrodu. Wtedy, w 1947 roku, ta wieś nie istniała. Od 2 lat była spalona. Tu, na miejscu tych domów, były tylko zgliszcza i wypalone fundamenty. To tu, na tej drodze, w tej dolinie pomiędzy wzgórzami, rozegrała się tragedia generała Karola Świerczewskiego. Tutaj zginął. Pytają państwo, po co tu przyjechaliśmy? Po co zajmujemy się w ogóle tą sprawą? Cóż to za wydarzenie? Jakiż miało wpływ na przebieg naszych dziejów? To prawda, niewielki. Ale to chyba najgłośniejsza śmierć w PRL-u. Śmierć, która obrosła legendą, obrosła plotką i obrosła wątpliwością. Jest faktem, proszę państwa, że dzisiaj w różnych enuncjacjach oficjalnych, mniej oficjalnych, strona ukraińska odżegnuje się od tej śmierci, twierdząc, że UPA nie miała nic z tym wspólnego. Podjęliśmy tę sprawę, aby wyjaśnić tę zagadkę, aby odpowiedzieć na większość pytań. I dzisiaj chcemy państwu opowiedzieć, co naprawdę zdarzyło się pod Jabłonkami. Marca 1947 roku generał Karol Świerczewski, drugi wiceminister obrony narodowej, rozpoczął inspekcję 8. Dywizji Piechoty, dowodzonej wówczas przez pułkownika Józefa Bieleckiego. Od Sanoka jechali w kolumnie samochodów, z Sanoka do Leska, z Leska do Baligrodu. Droga ubezpieczona była przez żołnierzy z 34. Pułku Piechoty, rozstawionych na okolicznych wzgórzach. Między Sanokiem a Leskiem, odcinku znacznie bardziej niebezpiecznym z uwagi na ukształtowanie terenu, ta ochrona wzgórz była znacznie mocniejsza. Dalej, na odcinku z Leska do Baligrodu, żołnierze z bronią maszynową rozstawieni byli na wzgórzach rzadziej. Tu było znacznie mniejsze ryzyko zasadzki. Rzecz w tym, iż ze znanych dokumentów, znanych relacji, nie sposób odpowiedzieć na pytanie, ile samochodów liczyła ta kolumna? Ilu żołnierzy ochraniało generała Świerczewskiego? Jak owa ochrona była zorganizowana i przede wszystkim, kto nią dowodził? Według jednych były w tej kolumnie 3 samochody, według innych 5 samochodów. Relacje, dokumenty zgłaszają tak wiele sprzeczności, że trudno historykowi nie zgłosić jednej podstawowej wątpliwości. Wątpliwości, gdzie w tej historii mieści się prawda. Generał Świerczewski przyjechał między innymi po to, żeby przeprowadzić osobiście rekonesans i wydać decyzję do całkowitej, pełnej likwidacji band, które działały na południowo-wschodnich krańcach naszego kraju. Po zakończeniu odprawy generał Świerczewski zdecydował, ażeby dnia następnego, to jest 28 marca, wizytować bezpośrednio oddziały naszej dywizji, które znajdowały się rozrzucone na trasie Lesko-Baligród-Cisna. Wczesnym rankiem 28 marca wyjechaliśmy w kolumnie kilku samochodów z eskortą. Wyjechaliśmy do Leska, wioząc generała Świerczewskiego na jego ostatnią inspekcję. Plan inspekcji, rozkazy z nią związane z tą inspekcją generała Świerczewskiego w tych terenach, ten plan przewidywał ochronę tylko do Baligrodu. Za Baligrodem już nie miała Inspekcja za Baligród nie miała w ogóle sięgnąć. Nie na wszystkie pytania historyk może znaleźć odpowiedź, ale są w tej historii pytania najważniejsze. Jedno z nich to pytanie o te wzgórza, na których w tej chwili stoimy. Skąd na tych wzgórzach 28 marca, na kilkanaście minut przed przejazdem kolumny generała Świerczewskiego, pojawiły się 2 sotnie, Chrynia i Stacha? Skąd wiedzieli? Wyszli ze swoich Lesz o godzinie 4 nad ranem,
Zdążyli, jak mówię, kilkanaście minut przed przejazdem kolumny. To, że były to Sotnie, Chrynia i Stacha, nie ulega żadnej wątpliwości. Wynika to z przesłuchania wielu ludzi z UPA, złapanych, również uczestników tych dwóch sotni. Pytanie jest podstawowe. Czy to prowokacja, zdrada, czy też przypadek? Tam było miejsc, proszę pana, na zasadzkę cudowną, że żywa noga nie powinna być. I Chryń, gdyby zrobił zasadzkę, to by wybił wszystkich. Bo jadąc od Baligradu do Jabłonek, jest tam w jednym miejscu w lesie taki ostry zakręt i gwałtowny i zjazd z góry. Na tym zakręcie wystarczyło strzelić w kierowcę i cały samochód fikał koziołki z tej skarpy tam. No, tak nasza jednostka kiedyś wpadła tam, że ostrzelali ich kierowca ranny czy zabity, to jedzie prosto, daj, mało linę przeciągnęli jeszcze z kosem i wygarnęli te samochody. Tam trupa była wtedy niemożliwa ilość zabitych i połamanych, pognieczonych samochodami. Także ja nie wierzę, że Chryń tam zrobił zasadzkę. Nie. Myślę, proszę państwa, że porucznik Ankerstein ma rację. Na tej szosie z Baligrodu do Jabłonek można znaleźć kilkanaście miejsc, znacznie bardziej nadających się na zasadzkę niż ta dolina pod Jabłonkami. Te miejsca zresztą dzisiaj znaczone są krzyżami. Tu rzeczywiście miały przed laty miejsce zasadzki UPA, z których nikt lub prawie nikt nie ocalał. Zasadzka na czwartą grupę manewrową WOP z Cisnej, w której zginęło 19 żołnierzy, a 11 zostało zamordowanych. Takimi krzyżami znaczona jest ta ziemia. Zresztą należy sądzić, proszę państwa, że gdyby akcja Chrynia i Stacha dotyczyła generała Świerczewskiego, to obie sotnie czekałyby tu na niego od najwcześniejszych godzin porannych, a żniwo tej akcji byłoby nieporównanie bardziej krwawe. Myślę, że prawda, o czym informują nas więźniowie więzień stalinowskich dzielący cele z ludźmi z UPA, dotyczy tak zwanego rajdu, manifestacji siły i obecności oddziałów polskich. Ostrzeliwali kolumnę wojska, aby po chwili się wycofać. Po zakończeniu inspekcji w Baligrodzie generał Świerczewski w rozmowie z nami zadał pytanie, czy to są ostatnie siły Wojska Polskiego, które znajdują się w tym rejonie. Wówczas jeden z oficerów odpowiedział, zameldował, że jeszcze w Cisnej znajduje się czwarta grupa manewrowa Wojsk Ochrony Pogranicza. Generał Świerczewski wyraził chęć przeprowadzenia inspekcji tej grupy i odwiedzenia tych żołnierzy już najbardziej wysuniętych na południu naszego kraju. Dowódca dywizji, pułkownik Bielecki, jak również dowódca okręgu, generał Więckowski, odradzali generałowi Świerczewskiemu wyjazd do Cisnej, meldując, że często na trasie między Baligrodem i Cisną zdarzają się zasadzki, które kosztują wiele ofiar. No, ponadto meldowali, że szosa jest nieubezpieczona, że eskorta zmniejszyła się na skutek tego, że jeden z samochodów zepsuł się w Baligrodzie po przyjeździe z Leska. Mimo wszystko generał Świerczewski zdecydował, że mamy jechać i odwiedzić tą grupę żołnierzy WOP-u w Cisnej. Generał Świerczewski podjął tę decyzję nieoczekiwanie, zupełnie w ostatniej chwili, decydując jazdę na teren niestrzeżony, a więc teren, gdzie zasadzka była normalnym zjawiskiem, codziennym zjawiskiem, bo to była właśnie forma tej walki. Na nasze ostrzeżenia wtedy generał Świerczewski zareagował powtórzeniem rozkazu, no i wie pan, jak to jest wojsko, rozkaz jest rozkazem. Stąd właściwie to był jedyny w tym wszystkim tragiczny zresztą błąd, bo później już sam rozwój walki, no to była zwyczajna walka, choć dramatycznie zakończona. Badając tę sprawę, dokumenty, relacje, wspomnienia, wiedzieliśmy na pewno jedno.
że są tak sprzeczne, że prawda i fałsz, rzeczy możliwe i niemożliwe są tak pomieszane, że wręcz nie do oddzielenia, że bez pomocy ludzi, którzy widzieli to na własne oczy, a którzy zechcą przerwać zakręty krąg milczenia i kłamstwa, nie potrafimy niczego Państwu wyjaśnić. Porucznik Marian Różycki to nazwisko człowieka wymazane z dokumentów tej sprawy. Nie pojawia się ani w aktach śledztwa, nie istnieje w kontekście walki pod Jabłonkami. A było to, proszę Państwa, nazwisko dowódcy ochrony odpowiedzialnego za bezpieczeństwo generała Świerczewskiego w trakcie inspekcji od Sanoka do Jabłonek. Udało nam się odnaleźć tego człowieka i namówić do przerwania milczenia. Ruszyliśmy tą kolumną, może 200 metrów, może 300 metrów. Ten Dadocza, który ja jechałem, zaczyna po prostu, jak to począł posłuchajcie powiedzieć, kaszlać. Zacina się silnik tam. Nawracamy. No więc nawróciliśmy. To trwało, no Boże, no, króciutko. Dojeżdżamy do bramy i już jest z Leska przyjechał ZIS-5 z prowiantem. Kierowca pożyczył pompkę, przedmuchał. Sprawne wszystko. Już mamy ruszać prawie. Jeden momencik, zanim ruszycie. Pojechały więc trzy dodże i jeden ZIS. Tak. Trzy dodże, czyli 3 razy 7 ludzi, 21 żołnierzy pojechało, tak, z bronią, w tym 3 RKM-y i ZIS z 18 chłopcami, tak, z tej eskorty honorowej. Tak. I co się dzieje dalej? Już macie ruszać z Baligrodu? Jeszcze nie ruszamy. Słyszę strzały. Ja mówię, telu pułkowniku, mam przeczucie, że nasi chyba tam napadli. A tam gadacie, głupstwa, poruczniku, to wojsko chodzi, przeczesywuje lasy, tu i tak dalej. Ja mówię, telu pułkowniku, na pewno naszych napadli. Jedziemy. No zaczekajcie jeszcze, bo telu pułkowniku, ja jestem dowódcą eskorty. Telu pułkownik może zostać, ale ja jadę. I zwróciłem się, nie pamiętam, czy do poruczniku Wasilewskiego, mówię, kolego, proszę tego ZIS-a, kto tam u was jest, żołnierze, nawet kucharze, jaka broń będzie, czy karabin, czy automat, czy PS, czy inny, bierzcie i siadajcie i jedźcie za mną. Z tym, że jedźcie gdzieś tak do 500 metrów za mną, żeby upozorować, że to jedzie większa kolumna. Ja już w trakcie jazdy poleciłem RKM-iście być w gotowości i żołnierzom, że tylko jak wysiądą, od razu otwierać ogień. Nie szukać celu, tylko po prostu strzelać dla zastraszenia, że jest masa ognia. No i tak, właśnie było. Jak myśmy jak ja przyjechałem, więc ja całość wziąłem na swoją komendę i donośnym głosem zawołałem, kto ma jaką amunicję, niech strzela, nie chować, wyleź, ale być ukrytym i strzelać. Także jeszcze był silny ogień, ale już nie taki zmasowany ogień. Wnioskowałem z tego, że banderowcy się nastraszyli, że jedzie większa pomoc i tylko zrobili ubezpieczenie, a sami już zreiterowali. Wycofywali. Bo jeszcze jak ja już byłem, to został ranny Blumski w nogę. Wybiegł Świerczewski z podmostku. Bez czapki. Rozpięty płaszcz miał, ale takim było widać, że jest albo za w szoku, albo jest ranny, a raczej, że jest ranny. I przebiegł jeszcze jakieś może 5 metrów, już do samego strumyka, gdzie można było przeskoczyć przez strumyk, ale już padł. Także prawie głową dotykał wody. Jest pan świadkiem, kiedy trafiony pada twarzą do strumienia. Musiał być drugi raz, trafiony być drugi raz. Trafiony musiał być. I porucznik Łyżeń i ja skokami i jeszcze, jak już przedtem powiedziałem, jeden z oficerów, tak, czy Łuczak, czy ten, nie wiem, który z nich był. Tak. Więc ja podwinąłem Świerczewskiemu mundur do góry, koszulę wyciągnąłem, tak, podwinąłem mundur do góry. Świerczewski jeszcze pomagał na rękach, tak, żeby troszkę utrzymać równowagę. A mój zastępca, i jeden z tych podporuczników, tylko nie wiem który, tak, bo ich się dwóch podaje, tak, to jest któryś z nich kłamie.
I na plecach zauważyłem z lewej strony, pamiętam to gdzieś tak niżej lewej łopatki prawdopodobnie, w kształcie trójkąta, taki trójkącik i tylko się trzymała skóra na górnym tym płacie skóry. Tak. I jak krew, jeszcze serce pracowało, a już był nieprzytomny, to ta krew ciurkiem. Tak, to był tak, krwotok. Tak, krwotok. No nie wiedzieliśmy, że jest ranny jeszcze niżej pasa, bo tego nie było widać. No ale to by nic nie pomogło. Świerczewski już prawdopodobnie bał się, żeby nie dostać się do niewoli. Mówię, koledze, dobijcie mnie. Więc ja i mój zastępca, telegenerale, banderowcy już nie ma, niebezpieczeństwo już minęło, obywatel generał jest lekko ranny tylko, wszystko będzie w porządku. No i Świerczewski skonał tam już, więc daliśmy jeszcze tam troszeczkę może, no ale już tak posiniał. Dałem sygnał, to nie było tak daleko, żeby żołnierze z pałatkami. Takie te namiotowe, takie pałatki żołnierze mają przeciwdeszczowe. Jeszcze żołnierze z kokami, bo jeszcze tu strzał jeszcze był, ale już tak. I już nie nieśli go, tak, tylko jeszcze się czołgali do drogi. Jak doszliśmy do drogi, strzały ucichły, więc nie ma dowódcy dywizji, nie ma dowódcy okręgu, nie ma Gerharda. Cesarski? Panie redaktorze, nie widziałem Cesarskiego. Też go nie było. Ale to pan redaktor, jak pozwoli, ja później powiem, jaka była dalsza sytuacja. Więc ja nawróciłem wszystkie wozy w kierunku na Baligród, Świerczewskiego na jedną dodrze, na pałacę, przykryliśmy płaszczem, na następny daliśmy dwóch czy jednego Cesarskiego, Krysińskiego. I Strzelczyka. No i tych dwóch rannych. Ranny był chorąży Blumski? Blumski, tak. Wpięty. I to bardzo paskudnie, bo najprawdopodobniej dostał tym pociskiem karabinowym, tak zwanym dum-dum, ale banderowcy stosowali taką metodę, że w tych pociskach obcinali czubki. To powodowało, że wewnątrz rozrywało tam, jak trafił wnętrzności. Także miał rozstrzaskaną. Czy ten ślad trójkąta na ciele Świerczewskiego świadczy o tym, że dostał właśnie tak spiłowanym pociskiem? Panie redaktorze, ja nie jestem ekspertem od tego. Mnie to zastanawia. Może dostał z przodu tu było. Z przodu nie było żadnego wylotu kuli. No to może taki skutek był, że jakoś poszło takim rykoszetem, jakoś tak, że tą skórę podwinęło. No ale jest pan oficerem frontowym, przeszedł pan ogromny tak, ślad. No. Widział pan niejednego rannego. Co zostawia taki ślad trójkątny na ciele? Takiego przypadku nie miałem. Ja osobiście nie widziałem takiego przypadku. Ale to jest od pocisku karabinowego, albo z broni ciężkiej maszynowej, albo z karabinu, czy z RKM-u, czy z CKM-u. I zorganizowałem kolumnę, kazałem, dałem polecenie oficerom i wszystkim, kolumnę w takim szyku jak tego. Sformować. Sformowałem tą kolumnę, cztery dodrze, ten pluton szkolny i plus ten drugi ZIS, czyli już było cztery dodrze i dwa ZIS-y. Część puściłem prawą stroną drogi, część lewą stroną, trolierą. I część, jeden RKM zostawiłem Dziegciarowa w obwodzie. Łyżeń, mój zastępca, szedł też środkiem, ja szedłem środkiem, ale on szedł trochę więcej z przodu jeszcze, a ja szedłem bliżej i miałem ustalony sygnał, powiedzmy, żeby wyrównać tą trolierę, to jak podniosłem rękę, jak dam tak, to stanąć, tak, jak podniosłem, dalej iść, jak prawą, jak lewą. I tak się poruszaliście z szybkością marszową? Marszową szybkością. Od tego miejsca, gdzie się ta cała tragedia rozegrała, tego mostku,
gdzieś ponad kilometr, może ponad kilometr dobry. Widzę, że biegnie dowódca dywizji Bielecki, Prusz-Więckowski, wybiegają z lewej strony, taka mała polanka, tam dalej lasy i wzgórza. Przeszli to się przez ten strumyk i jak posłyszeli, że kolumna jedzie, wybiegli. Bez czapki, jak sobie przypominam, to był Gerhard i Prusz-Więckowski, a dowódca dywizji czapkę w rękach trzymał, płaszcze rozpięte i ja zatrzymałem terrierę, kolumnę zatrzymałem. Pytam się, co się stało, panie generale, jestem ranny, więc proszę, ten generał siądzie, zobaczymy, zdjąłem mu but. Miał tylko otarty mu nogę. Mówił, ten generale to jest, nie jest ranny, tylko jest otarty na skórek. I usiedli na te wolne miejsca, bo były wolne miejsca, bo żołnierze przeszli terrierą i ruszyliśmy dalszą do Balegrodu drogę. Panie pułkowniku, przepraszam, pytanie. Czy w tym momencie dopiero dowiedzieli się oni o tym, że Świerczewski nie żyje? Tak, tak, tak. O właśnie, zapomniałem to podkreślić. Jaka sytuacja? Telu generale, telu pułkowniku, generał Świerczewski nie żyje. Nie żyje jeden oficer, mój kierowca nie żyje, dwóch jest rannych. Między innymi jest dowódca plutonu ranny Blumski. Ja go nie znałem osobiście, tak. Ale tam już tego Blumski... W każdym bądź razie, zarówno Gerhard, jak Prusz-Więckowski, jak Bielecki w tym miejscu, gdzieś 2 kilometry od Jabłonek, dowiadują się o tym, że Świerczewski zginął. No, od tego miejsca, od mostku, to nie było dwa, gdzieś tak około 1,5 kilometra, jak wybiegli, to już ja zrelacjonowałem, powiedziałem, jaka sytuacja. Rozumiem. Jak... Czy uciekli tylko oficerowie? Czy uciekli również żołnierze? Żołnierze nikt, panie redaktorze. Wszyscy byli na miejscu. I oto, proszę państwa, cała prawda o tym wydarzeniu. O śmierci generała Karola Świerczewskiego. Prawda dotychczas zmistyfikowana przez kilku ludzi. To dlatego pojawiało się tak wiele sprzeczności. To dlatego fakty do siebie nie pasowały. Dzisiaj wiemy na pewno. Generał Karol Świerczewski zginął z rąk UPA. Trafiony tutaj pod Jabłonkami kulą. Zapytają państwo, co w takim razie z mundurem? Z owym mundurem, który ujawnia po latach bardzo dziwne ślady, nie wskazujące na ślad kuli. W magazynach Muzeum Wojska Polskiego udało nam się odnaleźć płaszcz generała. Zwróćcie państwo uwagę na te ślady, na patce i na samym płaszczu. Są to ślady trójkątne. Trójkątnego otworu. Najpewniej rację ma porucznik Różycki. Kula, którą został trafiony śmiertelnie generał Karol Świerczewski, została spiłowana. To ona pozostawiła taki właśnie ślad. Tak dziwny ślad. I tak zagadka śmierci generała Karola Świerczewskiego została, proszę państwa, rozwiązana dzisiaj w 47. rocznicę śmierci. Czy to, co ustaliliśmy, wystarczy po temu, by zanikły wątpliwości? Trudno powiedzieć. Jedno wydaje się pewne. Zginął ponad wszelką wątpliwość z rąk UPA. I tutaj wszelkie próby oczyszczenia tej organizacji z zarzutu śmierci generała Karola Świerczewskiego wydają się bezprzedmiotowe. Dziękuję państwu za uwagę.